Okej, kochani, to znowu ja. Odpowiem tam tylko na pytanie, jeżeli chodzi o osadzanie rójki, jeśli dobrze zrozumiałam, bo może pod innym kontekstem, ale powiem na dwa sposoby, jeżeli właśnie chodzi o te nasze rójeczki. Jeżeli chodzi o osadzenie rójki w ulu, czyli nasza rójka lub obca rójka wisi gdzieś w ogrodzie lub u kogoś i zebraliśmy tą rójkę i nie chcemy, żeby nam uciekła, to bierzemy albo wtedy właśnie transportówkę, albo jakąś rojnicę, albo właśnie zwykły ul, czyli dajemy tam rameczki z suszem, ewentualnie węzę, najlepiej dać węzę, ja daję susz, ale to tam z uwagi już mówiłam dlaczego. Ale kochani, dobrze jest też włożyć do ula ramkę z czerwiem otwartym w celu tego, że naturalny instynkt pszczół to jest właśnie karmienie larw. One mają potrzebę tego, więc bardzo chętnie zostają wtedy z czerwiem otwartym, bo czerwiu, pamiętajmy, pszczoły nie zostawiają. Zostawią matkę, ale czerwiu nie zostawiają. Może być tak, że wychodzący ul nieraz, bo mamy tam włożony pokarm, mamy czerw, i pomimo wszystko rójka nam wychodzi, może się okazać, że są dwie matki, matka zapłodniona i na przykład niezapłodniona i może dochodzić do podziału, czyli wtedy po prostu nam się rój rozwarstwia. Jeżeli chodzi o to, że strąciliśmy już ten rój, wsypaliśmy pszczoły, przypuśćmy do ula, to w tym momencie, kochani, otwieramy wloteczek, zamykamy im daszek, bo niepotrzebnie mają się stresować od góry, niepotrzebnie tam od góry ma im grzać słońce, czy tam jakieś warunki atmosferyczne, żeby im wiało. Więc daszek zamykamy, wszystko zamykamy, zostawiamy im wlotek otwarty, niech ta reszta pszczół po prostu tam wejdzie. Jak się to mówi, wentylatorki będą wentylować, będą rozkładać ten zapach rodziny, więc te pozostałe pszczoły, które miały należeć do rójki, a które nie wróciły do macierzaka, wejdą w późniejszym terminie, a my możemy sobie zostawić tą rójeczkę. Jeżeli ona w krótkim terminie nie wyszła, to powinna już zostać. Natomiast jeżeli chodzi o rojołapki tak zwane, że gdzieś tam sobie wieszacie jakieś ule czy rojnice właśnie w celu pozyskania rojów, bo niektórzy też taką gospodarkę stosują, no to kochani, tam pamiętajcie, że dajemy na przykład kawałeczek suszu i to też musi być zamknięta rojołapka. Nie dajemy daszku otwartego, żeby nam tam nie wiało. Dajemy kawałek suszu takiego przeczerwionego, żeby on pachniał. Ewentualnie smarujemy propolisem czy woskiem. Wlotek zostawiamy mały, to nie chodzi o to, żeby był duży. I pamiętajcie, nie dawajcie sobie rojołapek dużych gabaretów, bo przeważnie zwiadowczynie, które przylatują, one sprawdzają do roju, jak to wygląda. Więc jeżeli macie tu jakiś stary ul, to może to być stary ul, może to być połowę ula, czyli jakaś taka odkładówka albo taka rojnica właśnie na kilka ramek. I takie coś służy za rojołapkę. Pamiętajcie też, żeby co jakiś czas iść i zaglądnąć do tej rojołapki, czy tam się zasiedliły pszczoły, czy nie. Nieraz zasiedlają się szerszenie lub osy, więc tutaj też nie chcemy się narażać. Pamiętajcie, zawsze miejcie nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o pszczoły, jeżeli Wam się taki rój zasiedli w takiej rojołapce, pamiętajcie, że to jest przygotowany rój do leczenia, czyli to jest świeży rój, tam nie ma czerwi otwartego, zamkniętego. Możemy go jeszcze przeleczyć, chyba że wiecie, że to są jakieś dzikie roje. Mieszkacie gdzieś w dalekich okolicach od innych pasiek i może to być dziki rój, to tu zastanówcie się, czy nie chcecie prowadzić go w takim, jak się to mówi, procesie bardzo ekologicznym, czyli bez leczenia. Tutaj nieraz mamy takie podejście, że jeżeli wiemy, że ten rój na przykład gdzieś wyroił się z jakiejś dziupli, czy z jakiejś ściany domu, a w tej ścianie domu od lat jest co roku ta rodzina i ona żyje i jesteśmy 100% przekonani, bo pamiętajcie, to nie jest tak, że my widzimy często i mówimy, że kilka lat żyją nam gdzieś pszczoły. Zgadza się. Są takie rodziny, które potrafią żyć kilka lat, ale są też takie rodziny, które co roku wlatują w to dane miejsce, bo im bardzo pasuje. Więc my widzimy do jesieni, że te pszczoły tam latają i wszystko jest w porządku, bo przecież nie codziennie sprawdzamy, prawda? Przez zimę ta rodzina nie przeżyje, a na wiosnę na przykład akurat przechodzimy, widzimy, no latają pszczoły. Ale często to są pszczoły, kochani, które rabują właśnie to miejsce z tych zapasów, które zostały. I my się cieszymy, że są pszczoły. Później zapominamy na chwilę, bo niech sobie będą. A później przychodzi pierwsza rójka, kochani, wczesna rójka, która zasiedla tą rodzinę. I nam się wydaje, że to jest proces ciągły. Ale aczkolwiek tutaj, tak jak mówię, są takie rodziny, które żyją kilka lat w danym miejscu. I jeżeli taką rodzinę przeleczymy, to zamkniemy ten cykl tych wspaniałych genów, które się dostosowały do danych warunków i dają sobie świetnie radę. Więc jeżeli wiecie, że taka rodzina to jest właśnie ta, która zasiedliła wasz ul, to tam starajcie się nie leczyć tej rodziny i dać jej kontynuować tą produkcję tych genów, które po prostu dają nam geny,
później w zapładnianiu naszych matek przez trutnie, więc to są po prostu wyjątkowe roje. Natomiast jeżeli wiecie, że mieszkacie w takim terenie zapszczelonym, gdzie jest bardzo dużo pszczelarzy, bardzo dużo pni pszczelich, to tam, kochani, w pierwszej kolejności najlepiej taką rójkę przegłodzić, czyli dajemy ją 24 godziny do jakiejś odkładówki, głodzimy ją, tak żeby te zapasy, które wzięły z ula, spożytkowały, przerzucamy ją na węzę, możemy ją wtedy delikatnie podkarmić syropem 1:1 i na przykład dać 20 kropelek olejku eterycznego cynamonowego i, kochani, leczymy od varroa, od razu odymić sobie raz, żebyśmy mieli taką przygotowaną rodzinę do wejścia na pasiekę, bo pamiętajcie, nieraz mówię, że cieszymy się, że się nam pszczoły roją, bo są zdrowe. Tak, kochani, jeżeli pszczoły nam się roją, szczególnie teraz na wiosnę, bo te późniejsze roje to już mogą być głodniaki, ale jeżeli rodzina jest silna, jest z nią wszystko w porządku, jeżeli chodzi o organoleptycznie, nie ma uaktywnionych chorób, to nie znaczy, że ona nie przenosi jakiejś choroby ukrytej. Ona po prostu miała bardzo dobre warunki, bardzo dobrze się czuła u siebie, nie stresowała się i tam się nie uaktywniła choroba. Natomiast sama rójka, już następuje tam wielki stres wyjścia roju. Do tego nowe miejsce, zaklimatyzowanie, załamanie pogody, brak może nektaru i to może spowodować uaktywnienie się wielu chorób. Takie przegłodzenie rodziny spowoduje, że przynajmniej te zapasy, które wzięła z ula, w jakiś sposób przetrawi i nie będzie ich tak bardzo odkładać w ula. A to, że my ją dokarmimy, to je troszeczkę uspokoimy i nie będzie tak wielkiego stresu. Damy jej te zapasy z naszej strony, a przy tym bardzo dobrze odbudowywują węzę. Więc tutaj pamiętajmy, mamy dwa takie motta. Pszczoły, które jesteśmy stuprocentowo pewne, że przyszły nam z miejsca, gdzie były nigdy nieleczone albo przez długi czas nieleczone, starajcie się nie leczyć, nie psujcie tego, co natura tam im dała, czyli tą siłę przetrwania. Ale natomiast jak jesteście w miejscu, gdzie jest bardzo duże zapszczelenie, pamiętajcie, przeleczcie sobie te rodziny, bo tutaj zawsze kinder niespodzianka może być. Miłego!